Ejo, siemano, z tej strony Tylko Basket i witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie wielki turniej polskich sklepów koszykarskich. W każdym z 5 sklepów kupię taką samą parę butów do koszykówki. Mój wybór padł na Kyrie Flytrap 5. Proces zakupu podzielę na 6 części, a każda będzie punktowana od 0 do 5 punktów. Na sam koniec podliczę wszystko i sprawdzę, który sklep wygra. Maksymalny wynik to 30, ale no, sklep musiałby zrobić wszystko perfekcyjnie, w co wątpię. Konkurencje to pomoc klientowi, ilość kolorystyk buta na sklepie, ceny wybranych butów, cały proces dostawy, który rozwinę nieco później, zapakowanie produktu i cały proces zwrotu, który również rozwinę później. Także, jeżeli taki film wam się spodoba, nie zapomnijcie walnąć strzała przyciskiem do subskrypcji, zostawcie łapeczkę w górę, bo teraz jest nowa animacja. Serio, nie kłamy, jest nowa animacja. No i napiszcie jakiś fajny komentarz, a my teraz lecimy do prezentacji zawodników. Basket Planet, Basket Zone, SK Store, sklep koszykarski, i na sam koniec Zalando. Dobrze, także ja wszystkim uczestnikom życzę oczywiście powodzenia. Przejdźmy do pierwszej konkurencji, czyli pomocy klientowi na infolinii. Każdemu sklepowi zadam 3 pytania o Flytrapy 5, czyli jaki mają system amortyzacji, czy to są buty, które nadają się na outdoor oraz jak fitują. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to mają tam poduszkę Zoom oraz piankę. Jeśli chodzi o outdoor, no to myślę, że tutaj nie powinno być większych problemów. Wiadomo, tartany każde buty zajadą, ale nie powinno być tragedii. I oczywiście jak buty fitują, no to tu powinna być odpowiedź pół rozmiaru w górę. Ciekawy jestem, co powiedzą. Ja bym na pewno tak odpowiedział na te pytania, ale zobaczymy, czy ta jakość obsługi będzie kompleksowa. Dzień dobry, proszę pana, zostałem przyłączony z obsługi klienta. Ja mam pytanie odnośnie butów do koszykówki. O, one tak fitują też podobnie, że z pół rozmiaru w górę. Okej. Okay. Flytrapy mają tylko poduszkę z przodu. Okej. Okay. W miarę porządny but na dół. Okej, okay, dobra. Dzień dobry, ja mam... No to tak, Flytrapy piątki mniej więcej jak klienci biorą, to wypadają rozmiarowo raczej tak samo, w sensie praktycznie nie są ani zawyżone, ani zaniżone. Okej. Okay. One są na Zoomie i właśnie jak najbardziej nadadzą się na kanale na Zoomie. Nadadzą się. Jakieś. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie butów do koszykówki. I... No tak, już panu mówię. Pierwsze pytanie, czy można grać na zewnątrz? Nie, to są buty halowe na pewno. Chcę dodać pół centymetra i wybrać odpowiednio taki rozmiar, jak tam wypada. One mają Zoom w podeszwie. Dobra, to dobra. Tak, dziękuję ślicznie. Do widzenia. Dzień dobry, proszę pani. Ja mam pytanie odnośnie... Znaczy powiem tak, no, ja mam tylko takie informacje na temat tego produktu, jakie tutaj są na stronie internetowej tak naprawdę. Więc no nic panu nie powiem więcej oprócz tego, co tutaj piszę na stronie. Dzień dobry, ja bym chciał się zapytać... Więc tak z reguły troszeczkę większe ludzie biorą. Okay. Jeśli chodzi, raczej są na hale, chociaż tam nie ma ani żadnych poduszek takich na wierzchu, co nie mogłoby się zniszczyć. Aha. Poduszki, kurczę, one są takie wszyte tam w środek, więc tam nie ma jakiegoś dużego systemu amortyzacji. Czyli tam w środku jest jakaś poduszka, tak? No tak, tak, tam jest tak malutka wszyta w środek. Okay. Te buty wszystkie 400 długo tak mają. Dobra, dobra, to mi pan wszystko wyjaśnił. Dziękuję ślicznie. No i mamy komplet. Okej, okay, podsumowując pierwszą rundę. Pan z SK Store odpowiedział na wszystko bardzo dobrze, także 5 na 5. Basket Planet 4 na 5 za to, że pan powiedział, że to jest tylko true to size. Basket Zone także 4 na 5 za to, że pani powiedziała, że buty są tylko i wyłącznie na hale. Zalando niestety 1 na 5. No tutaj pani w ogóle nie była w stanie mi pomóc. I na sam koniec sklep koszykarski. Tutaj dałbym tak 4,5. Pół punkta bym urwał za to, że pan tam tak dwuznacznie odpowiedział, jeśli chodzi o ten outdoor, ale urwę jeszcze kolejne pół punkta za to, że próbowałem się 3 razy dodzwonić do tego sklepu i dopiero udało mi się to zrobić następnego dnia i to nagrać, także 4 na 5. Dobra, przejdźmy teraz do ilości kolorystyk. I tutaj kryteria oceniania będą bardzo proste. Jedna kolorystyka, jeden punkt. Czyli jedna kolorystyka, jeden punkt, 3 kolorystyki, 3 punkty, 5 kolorystyk lub więcej to 5 punktów. Jak widzimy, Flytrapów piątek znajduje się tutaj więcej niż 5, bo jest tutaj aż 8 parek z tego co widzę, dlatego Basket Planet dostaje 5 punktów. Zobaczmy sobie teraz Basket Zone. Jak widzimy, wpisałem tutaj Flytrapy, mają bardzo dużo rozmiarów, 5 kolorystyk, także 5 punktów. I jesteśmy na SK Store, wpisałem sobie Nike Kyrie Flytrap i co ciekawe, słuchajcie, tutaj nawet poskroluję, jest
tylko jedna para flytrapów w piątek i to są tylko dwa rozmiary. Tu oczywiście nie chcę nikogo bronić, ale podejrzewam, że ten sklep po prostu miał jakąś promocję, no i zeszły te buty, ale muszę to ocenić, także no jeden punkt. Dobra, jesteśmy teraz na stronie sklepu koszykarskiego, ponownie wpisałem Nike Kyrie Flytrap 5 i widzę, że są tutaj, poskroluję jeszcze, żeby nie było, dobra, nie ma, cztery kolorystyki, czyli cztery punkty. I ostatni sklep, czyli Zalando, słuchajcie, znowu wpisałem Nike Kyrie Flytrap i teraz, żeby się tutaj nie pomylić, bo oni mają dziwne tutaj te produkty, jest na pewno jedna kolorystyka, druga, trzecia, nic nie widzę, a scrolluję już nisko, czyli raczej nie ma, 3 punkty dla Zalando. Dobra, i przejdźmy do kolejnej konkurencji, czyli ceny. SK Store, jak przed chwilą mówiłem, ma jedną kolorystykę, w dodatku tylko dwa rozmiary, dlatego dali mega fajną cenę, 260 zł, ale słuchajcie, zasady to zasady, mają cenę najniższą, dlatego idziemy od najlepszych do najgorszych, SK Store 5 punktów. Lecąc dalej, Zalando, najniższa cena flytrapów w piątek to 319 zł, z zaznaczeniem, że ponownie tutaj jest tylko jeden rozmiar, jeżeli będziemy chcieli kupić jakieś inne, no to 386, ale najniższa to 319, Zalando 4 punkty. Kolejny sklep, czyli sklep koszykarski, najniższa cena flytrapów w piątek to 339 zł, 3 punkty. Dalej znajduje się Basket Planet, który najniższą cenę oferuje 429 zł, czyli 2 punkty. No i na samym końcu Basket Zone, który ma tak w zasadzie retailowe ceny, czyli 429, 449, a nawet 469 zł, czyli 2 punkty. Kolejna kategoria, dostawa. I tutaj bardzo chciałem, żeby sklepy konkurowały między sobą, żeby zrobić taki wyścig, który jako pierwszy dostarczy mi buty. Tylko że, no właśnie, jest zbyt dużo zmiennych, które są niezależne od sklepu, takich jak na przykład logistyka firmy przewozowej, forma dostawy, bo na przykład w Basket Planet była tylko i wyłącznie opcja kuriera, czy chociażby koszt dostawy, bo w niektórych sklepach była darmowa, a w niektórych była płatna, także no ciężko byłoby to wszystko porównywać, wiadomo, że kurier byłby szybciej od paczkomatu i tak dalej, dlatego postanowiłem, że w tej kategorii ocenię 5 rzeczy. Szybkość nadania paczki, później czy dostawa była darmowa, jakie były opcje dostawy, ilość powiadomień i na samym końcu czas dostawy. Zaczynając, wszystkie sklepy dostają po jednym punkcie, ponieważ następnego dnia od zamówienia nadały przesyłkę i tutaj ciekawostka, pierwszy był sklep koszykarski, on chyba o 9 rano już przesyłkę nadał. Następnie wszystkie sklepy oprócz sklepu koszykarskiego dostają po jednym punkcie, gdyż ten jako jedyny nie posiadał opcji darmowej dostawy. Następnie SK Store, Zalando, Basket Zone i sklep koszykarski dostaje po punkcie za opcję dostawy, czyli paczkomat i kurier. Tutaj zaznaczę, że Basket Zone za paczkomat dodatkowo sobie liczył, no a Basket Planet tylko i wyłącznie miał do wyboru kuriera, dlatego on dostaje 0 punktów. Kolejna rzecz to ilość powiadomień i słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że to jest taka totalna pierdoła, ale jednak oceniamy kompleksowo wszystkie sklepy i ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może to jest ważne. Wszystkie sklepy oprócz Zalando i SK Store po tym takim mailu, że kupiliśmy u nich przedmiot, nie wysyłają nam kompletnie nic, oprócz oczywiście trackingu od firmy przewozowej, co uważam, że jest dosyć słabe, dlatego te sklepy nie dostaną za to punkta, a Zalando i sklep koszykarza dostają punkt, bo oni jako jedyni pofatygowali się nas dodatkowo informować o tym, że nasza przesyłka zostanie doręczona lub już do nas leci. A tutaj jeszcze ciekawostka, SK Store nawet wysyła nam SMS-a. I na sam koniec, każdy sklep oprócz SK Store dostaje punkt za to, że przesyłka doszła do końca tygodnia. Raz, dwa, trzy i cztery. Zaraz, powinno być pięć. W wyniku pewien problem. Wie pan co? Najprawdopodobniej była uszkodzona. Aha. Nawet nie podjęli próby dostarczenia. Jeśli coś się dzieje z kartonem i widać towar w środku, oni do nas zwracają. Dlatego stwierdziłem, że już nie ma sensu tej paczki ściągać z powrotem do mnie, no bo i tak bym nie zdążył potem tych wszystkich zwrócić, byłyby problemy, bla, 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 bla. Dlatego tam od razu już ją zwróciłem. A tutaj cztery paczki mamy. Możemy przejść do kolejnej kategorii, czyli zapakowania. No i może zacznijmy od tego sklepu koszykarza nieszczęsnego. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak mam ten temat ugryźć. No, niby to nie jest wina sklepu koszykarza, ale z drugiej strony, gdyby ta paczka była lepiej zapakowana, no to nie powinno się z nią nic stać. Ciężko mi jest to ocenić, bo no nie byłem przy tym. Nie chcę też, wiecie, od razu zerować jakiegoś sklepu. Na pewno nie mogę tutaj wyciągnąć argumentu, że o, u nich już kiedyś kupowałem i zawsze fajnie przychodziło. Słuchajcie, to był test.
taki sam dla wszystkich sklepów. Zdarzenia losowe się wydarzają, więc mi się wydaje, że takie minimum, jakie mogę dać, no to jest 2 na 5. No bo po prostu paczka się uszkodziła w transporcie, co oznacza, że po prostu pakowanie nie było wystarczająco dobre, ale mówię, nie chcę dać 0, bo no po prostu przy tym nie byłem, może to nie jest kompletnie ich wina, może nie wiem, jakiś tir się przewrócił z paczkami i się zgniotła, no ciężko mi jest to powiedzieć, no słuchajcie, ale tak wyszło, mam nadzieję, że będziecie z tym ok. Lećmy z tymi paczkami, które tutaj mam, słuchajcie, od mojej prawej jest Basket Zone, później mamy Basket Planet, później mamy sklep koszykarski i na samym końcu Zalando. Zacznijmy może od Basket Zone. Pakowanie w zwykłej folijce, z tego co wyczuwam, no to raczej próżno tutaj szukać double boxa. No niestety pewnie żaden sklep nie wysłał w double boxie. Ja pamiętam, że jak jeszcze współpracowałem z Basket Manią, no to oni normalnie wysyłali w double boxach wszystko, więc to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. O proszę, to jest miłe zaskoczenie. Zobaczcie, może nie ma double boxa, ale jest jakiegoś rodzaju tektura. Dobra, widzę, że tutaj są jakieś odkształcenia na tym pudełku. Tutaj jest uszkodzone. Gdybym był pudełkowym freakiem, no to byłbym teraz bardzo zły. No tutaj też jest jakieś trochę pudełeczko uszkodzone. Zobaczmy, czy w ogóle są buty. Okej, okay, buty się znajdują, są nasze flytrapy. Przejdźmy dalej, słuchajcie, teraz Basket Planet. Także jest tutaj foliopak kurierski, wiadomo. Ale słuchajcie, muszę wam się przyznać, że jak sobie dotykałem ten pakunek, to poczułem coś bardzo złego. Ja uważam, że takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo zobaczcie, nie ma tutaj w ogóle połowy pudełka, nie? Dla mnie coś takiego jest no wręcz karygodne, bo to trochę tak jakbyście, nie wiem, kupowali laptopa i nie mieli pół pudełka. No jakby, no pudełko to pudełko. Wiadomo, buty mają służyć do grania, pudełko można wyrzucić, ale wiem, że bardzo dużej części z was zależy na tym, żeby mieć pudełko, żeby sobie je postawić na półce, żeby je kolekcjonować, czy chociażby, żeby trzymać w nim buty. A w momencie, kiedy dostajemy buty tak i to nie był żaden outlet, no to jest bardzo, bardzo średnio. Dobra, i lećmy dalej. Sklep koszykarski, czyli sklep, z którym jakiś czas temu współpracowałem, ale oczywiście to było dawno. Tutaj jest wszystko obiektywnie. Okej, okay. I tutaj żadnego double boxa nie ma. Taśma po jednej stronie, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Nasze flytrapy oczywiście się tu znajdują. No wszystko wydaje się być ok. Pudełko jest w nienaruszonym stanie chyba. No i dobra, ostatnia przesyłeczka z Zalando, słuchajcie. Jako jedyna jest zapakowana w papier. Widać jedno przedarcie, drugie przedarcie. No jest to ekologiczne wyjście, więc za to na pewno duży plus. No jak widzimy, nie jest to jakoś bardzo trwałe. Jakie małe pudełeczko w ogóle. O, ale zobaczcie, jak bardzo ładnie papier jest tutaj zawinięty, tak jakby te buty nigdy nie były otwierane. No i są nasze buciki, Kyrie Flytrapy, trochę malutkie. Do tego, że ten papier się troszeczkę rozerwał, myślę, że nie ma co się przyczepiać. Podsumowując część z zapakowaniem, SK Store niestety 2 na 5, Basket Planet 3 na 5. A Basket Zone, sklep koszykarski i Zalando otrzymują 4 na 5 punktów. Dobra, proszę Państwa, i przejdźmy już do ostatniej kategorii w dzisiejszym turnieju, czyli do całego zwrotu. Często zwracamy produkty, dlatego także chciałem zbadać tą sferę działalności tych sklepów. I teraz tak, podzieliłem to na 4 segmenty. Czytelność, bezpłatny zwrot, potwierdzenie dostania butów przez sklep i termin zwrotu, z czym za termin zwrotu można dostać 2 punkty. Jeśli chodzi o czytelność, mam tutaj na myśli to, jako zielony użytkownik, załóżmy, nigdy nie zwracaliśmy butów i chcemy się dowiedzieć, jak to zrobić. I teraz sprawdzałem, czy sklep miał jakąś dedykowaną podstronę pod to, czy mieli jakiś system zrobiony, czy po prostu w regulaminie sklepu takim małym druczkiem trzeba wyszukiwać, gdzie to jest napisane. I teraz tak, Basket Planet i Basket Zone niestety właśnie takim małym druczkiem mają to napisane, dlatego te sklepy dostają 0 punktów. SK Store, sklep koszykarski i Zalando dostaje po 1 punkcie. Lecąc dalej, bezpłatny zwrot niestety oferował tylko SK Store i Zalando, za co dostają po 1 punkcie. Dalej, potwierdzenie dostania butów dostałem tylko i wyłącznie od Basket Zone, SK Store i Zalando. I teraz termin zwrotu, słuchajcie, na moment, kiedy to nagrywam, dalej nie dostałem pieniędzy na konto od Basket Planet i sklepu koszykarskiego. Ja już tam się oczywiście komunikowałem z tymi sklepami, co też było nie za proste,
Polsce, bo często po prostu nie odbierali albo nie było żadnego kontaktu zwrotnego. Argumentacja była taka, że teraz są Mikołajki i bardzo dużo było zamówień. Ja szczerze mówiąc tego nie kupuję, coś takiego nie powinno mieć miejsca, dlatego te sklepy dostają 0 punktów, a wszystkie pozostałe dostają po 2 punkty. Czas na podsumowanie, czyli to, na co wszyscy czekaliśmy. I słuchajcie, ja tu nie będę przedłużał. Ostatnie miejsce z wynikiem 17 na 30 punktów zajmuje sklep Basket Planet. Wyżej, bo z wynikiem 20 na 30 jest sklep koszykarski. I słuchajcie, coś czego się w ogóle nie spodziewałem, bo Basket Zone, SK Store i Zalando mają egzekwo miejsce pierwsze z wynikiem 22 na 30 punktów. Oczywiście myślę, że dla niektórych z was ten cały test, turniej mógł być niesprawiedliwy. Ja jednak, no wydaje mi się, że starałem się zrobić ten film jak najbardziej sprawiedliwie. Wiadomo, w jednym sklepie była tylko jedna kolorystyka butów, w jednym były najdroższe. Wiadomo, jako zwykły koszykarz, no szukamy jednak w wielu sklepach tam, gdzie jest najwygodniej. Ale wiecie, ja chciałem po prostu w danym dniu, chcę znaleźć jedne buty, chcę je kupić, chcę je zwrócić, zobaczyć jak to wszystko działa. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tyle różnych akcji będzie się działo podczas tego filmu, ale to nawet spoko, bo będzie materiał bardziej dynamiczny i ciekawy. Okej, okay, to był naprawdę bardzo długi film, jeśli chodzi o nagranie go, bo nagrywałem go cały miesiąc, więc mam nadzieję, że to docenicie. No i mam nadzieję, że wam się podobał, bo to był moim zdaniem bardzo oryginalny pomysł i czegoś takiego w Polsce nie widziałem, jeśli chodzi o świat koszykarski. Także docencie to łapeczką w górę. No i oczywiście widzimy się jutro, bo jest daily, także subujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wtedy nic nie przegapicie, żadnych powiadomień. Nara!